Uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego w Lesznie z klasy IB w poniedziałek 2 maja rozpoczęli egzaminy matury międzynarodowej. Wyróżnikiem matury międzynarodowej jest fakt, że uczniowie zdają egzaminy w języku angielskim. Część sprawdzianów z wiedzy mają za sobą, bo tak naprawdę dla nich matura trwa pół roku. Są na pewno po egzaminach ustnych, po części egzaminów, które są oceniane u nas w szkole. No a w tej sesji majowej, która jest takim podsumowaniem całej sesji egzaminacyjnej, każdy zdaje rzeczywiście kilkanaście egzaminów. Zdają egzaminy z 6 przedmiotów, a każdy przedmiot to są zazwyczaj 2 lub 3 arkusze egzaminacyjne, co przekłada się na kilkanaście egzaminów w sumie. Pozytywne, przygotowywaliśmy się przez całe 3 lata tak naprawdę, więc powinno być naprawdę pozytywnie. Dzisiaj Was czeka egzamin z czego? Dzisiaj z angielskiego i z ekonomii i w tym tygodniu również też z angielskiego, ekonomii i polskiego między innymi. Biologia też. A ile egzaminów w sumie macie? Ja osobiście pisemnych mam 17. Ustnych miałem 3, bo miałem 3 języki. W dodatku jeszcze wybieram dodatkowy przedmiot, 7, więc to się domnożyło. Ale ja w sumie taką opcję wolę niż tak jak ma polska matura, tam pisać matematykę załóżmy przez 3 godziny. I wolę mieć na przykład 2 egzaminy po 1,5 i to na spokojnie wszystko, więc myślę, że to jest lepsze. Czy uważasz, że międzynarodowa matura jest taką lepszą przepustką w przyszłość? Zależy tak szczerze mówiąc gdzie, ale myślę, że ona lepiej przygotowywuje. To nie chodzi tylko o samą merytoryczną zawartość tego, co tak naprawdę przerabiamy przez te 2 lata, ale też to, w jaki sposób nauczyciele do nas podchodzą i też to, w jaki sposób do tej nauki my podchodzimy. To się kompletnie zmienia. Jakbym miał porównywać, to bym jeszcze raz wybrał IB zdecydowanie. Maciej Paszek wybiera się na stomatologię na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Wiem, że 13 maja już mam koniec, w piątek, i ostatni egzamin, tą trzecią część z chemii. No i jestem dobrej myśli, już mamy część egzaminów za sobą, przede wszystkim ustnych. No i... A jak poszło do tej pory? Poszło bardzo dobrze. Mieliśmy już egzamin ustny z języka polskiego, który większość z nas zdała bardzo dobrze. No i jest to taka już też ulga psychiczna przed kolejnymi egzaminami, bo wiemy, że tą pulę punktów niektórych już mamy zdobytą. Ja jestem zazwyczaj taki dosyć wyluzowany, ale dzisiaj jestem skupiony. Wiadomo, że skupienie musi być, ale wiem, że stres w niczym nie pomoże, więc staram się to odepchnąć od siebie wszystko. A rodzice? Oj, rodzice bardziej, ale też muszę powiedzieć, że na każdym kroku mnie motywują, wierzą we mnie i jest to, ta ich wiara jest taka no, bardzo potrzebna w życiu maturzysty. Szkoła ma powody do dumy z uczniów z klasy matury międzynarodowej. Nasza średnia co roku to jest wyższa niż średnia światowa, więc mamy z czego być dumni. I rzeczywiście nasi absolwenci dostają się na wymarzone kierunki, na wymarzonych uczelniach, więc myślę, że i w tym roku sobie poradzą. To jest nasza 6. matura. 7. rok prowadzenia programu właśnie dobiega końca.